Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Piotr Rybarowicz, ekspert do spraw gospodarki odpadami, który zajmuje się tematyką spalarni od 30 lat, też prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witam. Na początku chciałbym przeczytać fragment artykułu, dużego artykułu z Dziennika Gazety Prawnej z 10 lipca, Dym wokół spalarni gęstnieje. On nas wprowadzi w tematykę dzisiejszej audycji Czy masz świadomość? Artykuł jest autorstwa Jakuba Pawłowskiego. Dioksyny, furany, smog, związki rakotwórcze. To wszystko ma trafić do naszych płuc, jeżeli nie zatrzymamy owczego pędu samorządów, które chcą dziś masowo budować spalarnie odpadów, bo nie umieją uporać się z nadmiarem śmieci. Za ich krótkowzroczność zapłacimy nie tylko zdrowiem. Zapetonujemy też obecny niewydolny system odpadowy na najbliższe 25 lat. Czym pogrzebiemy szansę na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i ściągniemy na siebie wielomilionowe kary rok w rok. Wszystkiemu winne lobby wielkich firm, które nie troszcząc się o środowisko, chcą jedynie zarobić i wybudować w Polsce ponad 100 nowych spalarni. Tak zaczyna się artykuł w Dzienniku Gazety Prawnej, Dym wokół spalarni gęstnieje, a ja chciałbym zacząć, Piotrze, rozmowę z tobą od pytania, dlaczego tyle płacimy dzisiaj za śmieci? No, myślę, że generalnie, jakbym miał powiedzieć w jednym zdaniu, to dlatego, że no, niestety ochrona środowiska musi kosztować i unieszkodliwianie odpadów, których niestety wytwarzamy coraz więcej, też musi kosztować. No a dodatkowo wybraliśmy sobie stosunkowo mało efektywny i dość drogi system unieszkodliwiania odpadów, zagospodarowania odpadów komunalnych, a w dodatku jeszcze zamiast działać na rzecz jego usprawnienia i ograniczenia tych kosztów, to jakby brniemy w ten najdroższy model, praktycznie niespotykany nigdzie już w tej chwili na świecie. To znaczy najpierw przekształcenia tych odpadów w tak zwanych MBP-ach, czyli zakładach mechaniczno-biologicznego przekształcenia odpadów, a następnie jeszcze tych pozostałości po tym przetwarzaniu kierowania do spalarni odpadów, które też oczywiście naliczają dość spore opłaty za przyjęcie odpadów. No to jest system już bardzo anachroniczny i tak mówię, system, od którego w Europie Zachodniej się już odchodzi. Od tych MBP-ów zaczął się odwrót no już gdzieś około 15 lat temu. W tej chwili mamy też już trend odchodzenia od spalania odpadów, a my niestety cały czas tą ścieżką, która się nie sprawdziła na zachodzie Europy, podążamy. To myślę jest tak jakby w największym skrócie odpowiedź, dlaczego jest drogo. Nie staramy się wybierać rozwiązań, które mogłyby być efektywne, które mogłyby obniżać koszty. A przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że część jakby tutaj tej udziału i jakby też kosztów w tym systemie muszą wziąć na siebie mieszkańcy, a konkretnie musimy segregować, rozdzielać odpady. Bo niestety jak te odpady się już zmiesza i wszystko, że tak powiem, jednym ciągiem idzie do zakładu przetwarzania odpadów, to już się tanio przetworzyć nie da. Niestety musimy segregować odpady, a w szczególności musi być wdrożona selektywna zbiórka biomasy i to
To jest sposób na ograniczenie kosztu. No tak, ale z drugiej strony słyszymy w mediach, to przekonuje nas wielki biznes, duże firmy i samorządy, że jest inne rozwiązanie, że jak wybudujemy 100 nowych spalarni, to wtedy nasze rachunki się za śmieci obniżą. Czy to prawda? No nie obniżą się. Ja jeszcze może dopowiem do tego poprzedniego punktu, że między 40 a 50% w naszych odpadach to jest biomasa. To są odpady zielone, to są odpady kuchenne i one stosunkowo tanim nakładem kosztów mogły być przetworzone na kompost. Pod warunkiem, że byłyby w osobnym strumieniu, jednorodnym, czystym strumieniu już na etapie pozbywania się przez mieszkańców wydzielone. I one nie powinny trafiać ani do takiego MBP-u właściwie, a w szczególności już nie do spalarni, tylko powinny być kierowane albo do kompostowni, albo do biogazowni. I to jest najtańszy i najbardziej bezpieczny i najbardziej przyjazny środowisku sposób, dlatego że to jest recykling też i taki odpad może zostać powtórnie wykorzystany, przywrócony do środowiska. I tego to jest droga do obniżenia czy przeciwdziałania podwyżkom. I jeszcze druga rzecz, bo tu się nieraz już mówi, że już mamy ceny światowe czy europejskie, a nawet czasem wyższe, ale się nie mówi drugiej rzeczy, że jednak na zachodzie Europy w kosztach zagospodarowania odpadów partycypuje biznes. Partycypuje przemysł, który wytwarza opakowania i wprowadza te opakowania na rynek. To jest, ja myślę, że mniej więcej około połowy kosztów powiedzmy w Niemczech, czy we Francji, czy w Austrii, to jest właśnie ten koszt, ten udział biznesu w tym wszystkim. I my też musimy częściowo ten biznes obciążyć, bo u nas to jest rzędu, nie wiem, kilku procent. To są śmieszne kwoty, które w tej chwili te firmy ponoszą na zagospodarowanie odpadów. Czyli musimy czerpać z dobrych wzorców zachodnich, a nie z tych jakby najgorszych i nieaktualnych i stajemy się takim śmietnikiem, nie tylko śmietnikiem tych odpadów, ale śmietnikiem technologii i przechowalnią jakby dla tych rozwiązań, które już nie zostały, które już się nie sprawdziły i z których wychodzi Europa. A teraz do tych spalarni. 100 nowych, czy nawet o 120 się mówi, że jest na zgłoszonych do ministra. No oczywiście, że to nie obniży nam rachunków, wręcz przeciwnie. Czy popatrzmy na kraje zachodnie, no niestety tam owszem, tak jak wspomniałem, kwoty są może już porównywalne, powiedzmy, nie wiem, w tych stolicach typu, nie wiem, Berlin, Warszawa, ale tam drugie tyle dopłaca przemysł, a u nas nie dopłaca. I tak naprawdę te koszty w krajach Europy Zachodniej są jeszcze znacznie wyższe. Jeżeli wybudujemy spalarnię, to będziemy mieli takie same koszty jak na Zachodzie, czyli jeszcze większe. Dlaczego biznes u nas nie dopłaca? No nie dopłaca dlatego, że takie sobie na pewnym etapie wylobbował rozwiązania, bo nie ma presji po prostu, nie ma rozwiązań ustawowych. Ja może powiem tyle, że myśmy z kolegą Pawłem Głuszyńskim mniej więcej 20 lat temu, gdy była przygotowywana ustawa o odpadach opakowaniowych, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, proponowaliśmy rozwiązania, które obciążałyby przemysł i wprowadzały taki system mniej więcej jak obowiązuje w tych wysoko uprzemysłowionych krajach Europy Zachodniej. No niestety to zostało odrzucone i efekt mamy dziś taki, tak jak już powiedziałem, że to są minimalne kwoty,
ponoszone przez przemysł. W tej chwili się dopiero mówi o wprowadzeniu tak zwanego ROP-u, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, gdzie rzeczywiście przemysł będzie odpowiedzialny za odebranie części tych odpadów, a konkretnie tej frakcji składającej się z odpadów opakowaniowych i następnie przetworzeniem jej. I będzie ponosił tego koszty. I to dopiero ma szansę zahamować, czy nawet może w niektórych przypadkach obniżyć koszty ponoszone przez mieszkańców. Czyli ja rozumiem, że patrząc na tą sytuację naszą z perspektywy 30 lat, kolejne rządy, niezależnie od tego, jaka partia rządziła i decydenci, szli na rękę dużemu biznesowi śmieciowemu, który domagał się rozwiązań korzystnych dla siebie, a niekorzystnych dla nas w dłuższej perspektywie czasu i dla naszych kieszeni i portfeli, tak? Jak najbardziej. Ja rozumiem, że to była taka świadoma polityka, żeby nasz biznes wytwarzający produkty w opakowaniach, napoje na przykład, taki Maspex chociażby, no żeby był konkurencyjny w stosunku do firm zachodnich. No było to tak, można powiedzieć, jest to pewna ukryta forma wsparcia tego biznesu, bo on jest ogólna zasada konstytucyjna, zanieczyszczający płaci, tak? Czyli zanieczyszczający powinien ponosić koszty tego, tych uciążliwości, które powoduje dla środowiska. Czyli także powinien odpowiadać za te opakowania, które wprowadza na rynek. No u nas tego nie ma. Dzięki temu koszty produkcji po stronie takiego przedsiębiorcy są niższe. A niestety koszty po stronie mieszkańca są wyższe. W dodatku to jest niesprawiedliwe, bo gdyby ten koszt utylizacji był wliczony w cenę opakowania, tak jak produktu, tak jak to jest w krajach zachodnich, no to wtedy ten, kto jest powiedzmy najbogatszy, najwięcej konsumuje, no to ponosiłby też największe koszty, tak jak powiedziałem, wliczone w cenę produktu. A kto jest oszczędny, powiedzmy, kto nie ma pieniędzy, kto, no nie wiem, częściowo na przykład zaopatruje się gdzieś na swojej działce i tak dalej, u rolnika, nie używa opakowań, no to wtedy to ta osoba płaci najmniej, najniższe koszty ponosi utylizacji takich opakowań. A u nas niestety jest porówno. Wszyscy płacą tak samo. Czy nie wiem, czy mieszkasz w jakiejś, nie wiem, w dużym domu i dużo konsumujesz, dużo tych opakowań i tych śmieci produkujesz, czy też, no nie wiem, jesteś biednym emerytem i tam, nie wiem, jeden kubełek na tydzień wyrzucasz, no to ta kwota jest taka sama. To jest bardzo niesprawiedliwe. Wspomniałeś o krajach Europy Zachodniej. Czy możesz wymienić przykładowe, gdzie to działa wzorcowo i gdzie to jest już standard? Rozumiem, od ilu lat to jest standard w tych krajach? To jest w Niemczech, w Austrii, we Francji. To jest standard od co najmniej 20 lat. Gdzie w Niemczech tak zwany system dualny, duale system Deutschland, tak zwany zielony punkt. Wszyscy znamy ten zielony punkcik na niemieckich opakowaniach. Co to znaczy ten zielony punkcik? To znaczy, że kupując takie opakowanie, w jego cenę jest wliczona opłata produktowa, koszt utylizacji tego opakowania. Ten jakiś ułamek kosztu tego produktu trafia do systemu dualnego w Niemczech, który bierze na siebie odpowiedzialność za przetworzenie, za unieszkodliwienie tego opakowania. Ono zresztą jest zbierane w Niemczech do żółtych
do żółtych worków i jakby cały ten system pozbywania się tych żółtych worków i ich unieszkodliwiania nie jest po stronie gminy, nie odpowiada za niego gmina, odpowiada za to ten system dualny. Czyli wracając trochę do tego, co powiedziałeś wcześniej, że organizacje społeczne już w Polsce 20 lat temu mówiły o tym systemie i chciały go wprowadzić. Rozumiem, że świadomość, przynajmniej informacje takie były dostarczane decydentom, natomiast o tych zachodnich rozwiązaniach wzorcowych, które by nas uchroniły przed tym chaosem, bałaganem i podwyżkami dzisiaj, natomiast no, ci decydenci, rozumiem, nie reagowali zgodnie z dobrem wspólnym i z interesem nas wszystkich, zwykłych mieszkańców. I pytanie, bo mam takie wrażenie, że pokutują mity związane wokół spalarni, wokół właśnie zagospodarowania odpadów. Jakbyś mógł wymienić trzy najważniejsze mity i fakty związane z tą tematyką? No spróbuję. Myślę, że taki najpowszechniejszy mit, jaki funkcjonuje, jeśli chodzi o spalarnię, to jest taki, że ta spalarnia to jest taka czarna dziura. Czarna dziura, wrzucimy tam te odpady do tej spalarni i one znikną. No niestety jest coś takiego jak prawo zachowania masy, czyli ten odpad, on nie znika. On tylko zmienia formę. No i tu można dyskutować, co jest bardziej uciążliwe, czy to, co wchodzi do spalarni, czy to, co wychodzi ze spalarni. Bo znowu jakby, powiedzmy, drugim, można powiedzieć, kolejnym mitem jest ten mit, że no tutaj jedyne zagrożenie, jeśli chodzi o spalarnię, to jest to, co wychodzi z komina, a my to bardzo dobrze potrafimy skontrolować, ograniczyć, wyeliminować i już nie ma też problemu. No to niestety są takie informacje no, niepełne albo bardzo mylące, dlatego że po pierwsze to ze spalarni ta materia trzema drogami się wydostaje. No pierwszy to jest ten komin, jednak niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego skontrolować. Poza tym spalarnia zawsze wszystko funkcjonuje idealnie w czasie uruchamiania, w czasie awarii, w czasie testów. Spaliny puszcza się poza systemem oczyszczania. Już nie mówiąc o tym, że te systemy oczyszczania też nie zawsze pracują idealnie. Po drugie mamy pozostałości ze spalania i z oczyszczania, które też są uciążliwe, są bardziej uciążliwe, bardziej niebezpieczne niż to, co wychodzi z komina. Dlatego, że no, jeżeli my coś wyeliminujemy za pomocą filtrów, no to jednak też nie zniknie, nie zginie, tylko zostaje jako pozostałości stałe z oczyszczania spalin. Bardzo toksyczne substancje. I wreszcie mamy ścieki, bo na przykład za pomocą wody gasimy żużel, który wychodzi z pieca, bo magazynujemy, przechowujemy te pozostałości ze spalania. No i tam powiedzmy, że są odcieki z tego. Przy transporcie też się wydostają. I to są wszystko bardzo niebezpieczne, toksyczne substancje, z którymi nie do końca sobie radzimy. No ja podam przykład u nas w Polsce. Wydaje się, oczywiście były zapewnienia, że wszystko będzie pięknie. Wybudowano 6 wielkich spalarni w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. I te spalarnie wszystkie zostały wyposażone w systemy do
zestalania, do stabilizacji zestalania tych pozostałości najbardziej toksycznych, najbardziej niebezpiecznych pozostałości z oczyszczania spalin. I co? Co się stało? Nie uruchomiono tych instalacji. Wybudowano, nie uruchomiono. I te pozostałości toksyczne ze spalania gdzieś się po Polsce rozchodzą. Tak do końca nie wiemy gdzie. No na przykład wiemy tylko tyle, że znaleziono je w Będzinie na budowie zbiornika rekreacyjnego albo na przykład w rejonie Bydgoszczy u producenta pustaków. No bardzo współczuję ludziom, którzy będą mieszkać w pustakach wykonanych z takich odpadów. W mieszkaniach wybudowanych z tego typu materiałów. Więc tutaj po prostu pewne rzeczy bardzo ładnie wyglądają na papierze, w deklaracjach. Nikt nie obieca tyle, co deweloper spalarni. Natomiast potem dzieją się różne dziwne rzeczy. Przecież ja jeszcze popatrzmy na to, co się stało z programem budowy spalarni odpadów medycznych w Polsce. 20 lat temu, czy 20 parę lat temu wybudowano spalarnię, a dzisiaj z niektórymi mieszkańcy walczą. Dwie się udało zamknąć w Bielsku Białym, w Mieliczu. W Opolu dalej pracuje, z tego co wiem, ale tam też ma poważny problem i jest wiele innych miejsc, gdzie z tymi spalarniami są problemy i one pozostają jakby, no nie wiem, poza kontrolą, bez kontroli funkcjonują. Tak? Więc po prostu spalarnia to nie jest dobra droga, chociaż akurat w przypadku medycznych czasem dla pewnych grup odpadów ciężko wskazać lepsze rozwiązanie. Ale w przypadku komunalnych takie rozwiązania są. Wracając do tych mitów jeszcze. No więc to, że bezpieczeństwo, że mniejsza ilość tych odpadów. Mniejsza ilość odpadów stałych, bo rzeczywiście jest ta redukcja do 30-40%, ale gdyby do tego doliczyć gaz, gdyby doliczyć ścieki, bo jeszcze nie powiedziałem o ściekach, przecież te metale ciężkie, które pozostają ze spalania, one przenikają do ścieków. Co się dzieje z tymi ściekami? One idą na normalne, do normalnych oczyszczalni komunalnych. Nie do jakiejś oczyszczalni przemysłowej, gdzie powiedzmy te ścieki byłyby z tych metali ciężkich oczyszczone. Nie, one idą do oczyszczalni komunalnej. Efekt jest taki, że mamy i osady zanieczyszczone tymi metalami ciężkimi, a część po prostu przecieka przez tą oczyszczalnię, bo oczyszczalnia nie jest przystosowana do wydzielania metali ciężkich i do odbiorników idzie, czyli do wód. Po prostu my sobie nie do końca zdajemy sprawę, jakim obciążeniem dla środowiska są spalarnie. Już nie mówiąc o tym, że one emitują dwutlenek węgla, a w tej chwili mamy wiadomo, że do 2050, do 2050 roku powinniśmy skończyć z emisją dwutlenku węgla. No to ja nie wiem, jak skończymy, jeżeli będziemy cały czas budować spalarnie w takiej ilości, jakiej tutaj się mówi. To ja mam pytanie a propos o te pozostałości stałe, bo mówisz, że ich się produkuje, spalarnia produkuje ich dużo, no to pytanie, ale gdzie one są składowane później? Co się z nimi dzieje? Problem w tym, że do końca nie wiemy, co się z nimi dzieje. To znaczy, to zawsze jest w decyzjach, to jest tak enigmatycznie ta sprawa załatwiana, opisywana. Odpady zostaną skierowane, przekazane do firm posiadających odpowiednie zezwolenia na zagospodarowanie czy przetwarzanie tego typu odpadów. No więc o ile te żużle, no powiedzmy, że są w miarę bezpieczne, to one prawdopodobnie są używane przy budowie na przykład autostrad czy jakichś innych obiektów.
Można dyskutować, na ile to jest bezpieczne, ale może nie jest to jakieś szczególnie szkodliwe dla środowiska. Natomiast najgorszą sprawą są te pozostałości z oczyszczania, zawierające właśnie dioksyny, furany, metale ciężkie. I one odbierane są w tej chwili przez, z wyjątkiem jednej spalarni, to muszę powiedzieć, spalarnia poznańska przekazuje je firmie, która wywozi je do Niemiec i one w Niemczech są składowane w kopalniach soli. I to jest stosunkowo bezpieczny sposób pozbywania się tych odpadów. No one, to są takie pokłady, takie wyrobiska, gdzie jest stwierdzone, że tam przez najbliższe kilka tysięcy, a może kilka milionów lat nie powinno się nic złego wydarzyć. Natomiast pozostałe 5 spalarni przekazuje firmie Mobruk. Firma Mobruk podobno produkuje z tego kruszywo, które ma certyfikat. No ale ja nie widziałem nikogo, kto by coś robił z tym kruszywem. I tutaj jest taka czarna dziura właśnie. Nie wiadomo, gdzie ona trafia, rozumiem, tutaj trop gubimy. Tak. Jako obywatele. Dokładnie, trop gubimy. Tego typu odpady, może powiem jeszcze tylko tyle, powiedzmy, że niewiadomego pochodzenia, zostały na przykład znalezione w Jankowej, niedaleko, firma Mobruk ma siedzibę w Korzennej, niedaleko od tej miejscowości płynie rzeka Białka, tam, przepraszam, Biała Tarnowska, tam nad rzeką w miejscowości Jankowa w starym wyrobisku znaleziono odpady niewiadomego pochodzenia, powiedzmy, że przypominające te pozostałości ze spalania. Może tyle na tym zakończę. Rozumiem też, że częściowo ten problem zamiata się pod dywan poprzez świadome lub no właściwie nie wiem, bo sprawców nie znaleziono, nie odnaleziono podpalenia też składowisk odpadów. No nie ma, nie można ukrywać, że w Polsce jest problem z tą frakcją palną. Można dyskutować, na ile to jest efekt naszej własnej działalności, na ile importu tej frakcji palnej, bo tych w momencie, w szczególności kiedy Chiny zakazały importu odpadów, no to duża ilość tych odpadów palnych trafiła do Polski. Być może jeszcze dalej trafia. Pod pozorem recyklingu oczywiście. No, nasi Janusze biznesu to mają duże osiągnięcia w tym zakresie, deklarując recykling, a następnie magazynując, składając to w różnych magazynach, tak zwanych magazynach, czyli na pryzmach, stertach odpadów. W wielu miejscowościach takie sterty, takie pryzmy mamy w Oświęcimiu także. No i one ulegają zapłonowi. Czasem pewnie, być może część ulega samozapłonowi, bo to często w lecie się zdarza, jeżeli tam w tych odpadach są bioodpady gnijące, temperatura, wilgotność powodują to, że to się zaczyna rozkładać, wydziela się metan, może dochodzi do samozapłonu. A być może jest to też intencjonalne podpalenie, żeby pozbyć się problemu i stworzyć miejsce dla kolejnej jakiejś szemranej działalności. No więc to jest takie zjawisko, jest ten problem, tylko że... Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Inne kraje też, a my dalej dopuszczamy, żeby
pod pozorem recyklingu, bo tak do składowania to nie można przywozić, ale do recyklingu można, ale jak widać, jak to wygląda. Powinien być bezwzględny zakaz importu odpadów palnych do Polski. Koniec, kropka. Musimy a z tym, co mamy, musimy sobie sami poradzić, przetwarzając te odpady. Być może czasowo też spalając. No wiadomo, już te spalania zostały wybudowane, nie zamkniemy ich z dnia na dzień. One powinny być eksploatowane przez ten okres, jak to mniej więcej zostało zaplanowane. Ale nie należy budować kolejnych. No właśnie, bo a propos kolejnych, teraz jest głośna sprawa, przynajmniej na takim elementarnym poziomie głośna, bo ona się niestety jeszcze nie przybiła do debaty publicznej ogólnopolskiej, ale jednak o niej słyszymy, osoby zainteresowane, spalarnia w Gdańsku. Do czego ten projekt jest twoim zdaniem skandaliczny? No to byśmy mogli osobną audycję, myślę, osobną rozmowę temu projektowi poświęcić, bo tutaj jest tyle różnych spraw. Ja sobie tutaj próbowałem, wiedząc o tym pytaniu, pewne rzeczy nawet wynotować, uporządkować, co nie jest łatwe, bo naprawdę w tym projekcie praktycznie czego się nie dotyczy. Myślę, że kilka innych można by tymi nieprawidłowościami obdzielić. Ja powiem szczerze, że ja długo, no tak jak wspomniałeś, prawie 30 lat już się zajmuję różnymi inwestycjami, spalarniami, a też innymi inwestycjami. Ja takich dziwnych sytuacji jak tutaj, takich nieprawidłowości, to naprawdę z ręką na sercu nie widziałem i mam nadzieję, że już nie zobaczę. Może tak pójdźmy po kolei, taki dwa zdania rysu historycznego, bo ta spalarnia już, ona ma dość długą historię, bo decyzja środowiskowa dla tej spalarni została wydana w roku 2011, czyli już 9 lat temu. A jeszcze oczywiście jakieś działania przygotowawcze rozpoczęły się wcześniej. No więc ta inwestycja ma ponad 10 lat. Pierwsze, co się okazało, no to i teraz pod koniec 2018 roku został złożony przez inwestora wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. To się dlatego tak przedłużyło, głównie dlatego, że tam mieli problemy z wyborem wykonawcy. Trwały odwołania, procedury. No i niestety to się bardzo, to jeszcze w partnerstwie publiczno-prywatnym miało być, czy ma być budowane, czy jest, no nie wiem, rozpoczęła się niby ta inwestycja, ale nie wiem, czy nie powiem, żeby to było budowane, ale do tego dojdziemy. Więc efekt był taki, że to się bardzo w czasie przyciągnęło i w zasadzie ta spalarnia, w ogóle ta inwestycja w ogóle nie powinna być realizowana i nie powinien być złożony wniosek o pozwolenie na budowę, ponieważ zasada jest taka, że po 6 latach decyzja środowiskowa wygasa. No tutaj nie wygasła, bo inwestor powiedział, że jest ta inwestycja realizowana etapowo i tutaj zanim minęły te 6 lat, złożył wniosek i uzyskał uzgodnienie na budowę parkingu i ogrodzenia. No, myśmy śladów tego parkingu, ogrodzenia nie znaleźli. Nikt nie potrafił nam i nie chciał nam pokazać jakichkolwiek dokumentów, gdzie ten parking byłby pokazany, czy jego realizacja. Nic takiego się nie udało, do niczego takiego nie udało się nam dotrzeć. Mało tego, w ramach pozwolenia na budowę była przeprowadzona tak zwana powtórna ocena oddziaływania środowiska, nowy raport został sporządzony. W tym nowym raporcie z roku 2018 nie ma śladu po etapowaniu.
Nic tam w tym raporcie na temat etapowania tej inwestycji nie ma, nie ma nic na ten temat, że cokolwiek zostało zrealizowane. Mało tego, parking jest elementem tego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Czyli no nie, nie byłby, gdyby on był wcześniej zrealizowany, prawda? To jest oczywiste. Plus drugim warunkiem, żeby to można było przedłużyć, taką decyzję środowiskową, to jest, że nie zmieniły się uwarunkowania realizacyjne. A tu się stała rzecz bardzo istotna, bo ta inwestycja pierwotnie miała być, mieć moc przerobową 300 tysięcy ton odpadów rocznie, a została zmniejszona do 160 tysięcy ton odpadów. Czyli to jest znaczna redukcja mocy przerobowej tej instalacji, która też ma swoje istotne konsekwencje, ponieważ pierwotnie miały być dwie linie, dwa ciągi technologiczne w tej spalarni i oto zostało zmniejszone do jednego. A to wbrew pozorom ma istotny wpływ na bezpieczeństwo działania takiej spalarni i na uciążliwość. Dlatego, że zasada spalania, działania spalarni ogólnie tak w skrócie jest taka, że odpady przywozi się do spalarni, składuje się, wrzuca się do takiego bunkra, takiej wybetonowanej dziury, gdzie one są przechowywane i dopiero stamtąd z pewnym zapasem kilkudniowym i dopiero stamtąd są kierowane do spalania, do kotła. I teraz, jeżeli spalarnia ulegnie uszkodzeniu, aha, i co jeszcze? Bunkier jest w podciśnieniu. Te gazy, odory z tego bunkra są zasysane do kotła i tam zostają spalane razem z odpadami. Dzięki temu spalarnia nie emituje właśnie odorów, substancji tych złowonnych tak zwanych. No to jeżeli są dwa ciągi, to ona jest bezpieczniejsza, bo jeżeli jeden się uszkodzi, to jeszcze drugi działa i podtrzymuje funkcję tej spalarni, tej eliminacji odorów. Jeżeli natomiast spalarni jest tylko jeden ciąg, to jak on się zepsuje, to te wszystkie odory się wydostają na zewnątrz i to jest od razu uciążliwość takiej spalarni rośnie. No ale oczywiście nikt tego nie zauważa, że to jest właściwie całkiem inna już inwestycja w momencie, jak się ją obetnie o połowę. Nie, wszystko procedowane zgodnie z tą pierwotną decyzją środowiskową, ale to jeszcze nie są rzeczy najistotniejsze. Tam mieliśmy problem z dostępem do dokumentów. Przez chyba 4 miesiące nie chciano nam udostępnić elementarnego jakby wniosku o wydanie decyzji nam nie chciano pokazać. Bardzo dziwna sytuacja. Potem jakoś żeśmy się bez większego problemu po jakimś czasie do tego dostali. Kolega zobaczył, sfotografował ten dokument w aktach sprawy. Ale na początku absolutnie nie problemy z dostępem do informacji, z uzyskaniem czegokolwiek. Być może dlatego, że oni po prostu, tak wywnioskowaliśmy potem z lektury, że Urząd Miasta pomagał inwestorowi w przygotowaniu, w dopracowaniu tej dokumentacji, czego nie powinien był robić, bo Urząd Miasta nie jest od tego, żeby pomagać inwestorowi, tylko żeby dokonać obiektywnej oceny tego wniosku. A to tutaj zapytam na chwilę. To tak? Rozumiem, że to wszystko się działo pod rządami byłego, nieżyjącego już prezydenta Pawła Adamowicza, tak? Nie, nie, nie. To znaczy, częściowo to się, te jakby zabiegi o na przykład o dofinansowanie tej inwestycji, uzyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo ona dostała bodajże 270 milionów złotych dotacji z programu Infrastruktura i Środowisko, to te zabiegi się rozpoczęły jeszcze za rządów pana prezydenta Adamowicza. Natomiast już sam wniosek o pozwolenie na budowę i ta procedura administracyjna to już za kadencji pani prezydent Dulkiewicz ma miejsce.
Dobrze, może żeby nie przedłużać, to podam takich kilka najciekawszych i najdziwniejszych sytuacji, z jakimi tutaj mamy do czynienia. No więc to już co powiedziałem, że ten wniosek, potem ta procedura administracyjna jakby niejawna, chociaż informacja o tym, że został złożony wniosek, powinna się była pojawić od razu i od razu powinna była być dostępna dla społeczeństwa, więc przez bodajże 4 miesiące nie była. Dopiero potem się pojawiło ogłoszenie o tym, że został złożony wniosek, że jest raport oddziaływania, że można do niego zgłaszać wnioski i tak dalej. Kolejna sprawa, raport oddziaływania nie podpisany przez autorów. Też do końca nie było wiadomo, czy miał jakiegoś kierownika, bo chodzi o to, że w Polsce raport musi być, sorry za tę dygresję, ale pewne rzeczy trudno, muszę wyjaśnić. Raport mogą wykonywać wyłącznie osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje. Tutaj ewentualnie kierownik musi mieć te kwalifikacje, pozostałe osoby mogą nie mieć. No tutaj nie było wiadomo, kto jest tym kierownikiem. Raport do dzisiaj podpisany. Tego nie wiemy, tak? Teraz już wiemy. Teraz to jest jedna z niewielu rzeczy, którą nam się udało wymusić w toku tej procedury administracyjnej, ale dopiero na etapie postępowania odwoławczego u wojewody, bo nie, prezydent miasta to ignorował, te nasze uwagi w zasadzie w całości. Natomiast tu wojewoda akurat tego dopilnował, żeby ten raport, żeby się odnalazła się pani kierownik i podpisała ten raport, a nawet jeszcze potem po naszych kolejnych tych podpisała jeszcze uzupełnienia do raportu, a właściwie jedno z uzupełnień, bo chyba o czegoś tam w końcu ostatecznie nie dopełnili i nie wszystko podpisała, co naszym zdaniem powinna była podpisać, ale podpisała. No ja to odczytuję tak, że ci urzędnicy uznali, że jednak warto mieć taki dupochron, i żeby za te stwierdzenia, przepraszam bardzo za wyrażenie, że tam wypiłkacie, żeby mieć zabezpieczenie, że za jedna konkretna osoba ponosi odpowiedzialność za te sformułowania, które zostały jakby przyjęte za dobrą monetę przez urzędników. Kolejny temat. Ciepło, produkcja ciepła. Przez tą spalarnię. Spalarnia musi wytwarzać ciepło, ponieważ musi być obiektem efektywnym energetycznie. Gdyby nie wytwarzała ciepła, gdyby nie było odbioru ciepła, nie spełnia wymogi unijne standardy. Jeden z tych standardów BAT to jest właśnie ta efektywność energetyczna. No tylko, że problem jest taki, że w Gdańsku do tej spalarni nie jest doprowadzony, czy nie ma w pobliżu żadnego ciepłociągu, do którego ona mogłaby się podłączyć. W dokumentach typu plan zagospodarowania przestrzennego tego ciepłociągu nie ma. Ciepłociąg nie jest elementem tej inwestycji. W raporcie nie było podane, ile ciepła będzie wytwarzane. Owszem, ilość energii elektrycznej była podana, ilość ciepła nie była podana, skąd prosty wniosek, że nawet autorzy raportu i firma, która przedkładała dokumentację, Port Czystej Energii się nazywa, nie wiedziała, ile tej energii cieplnej będą wytwarzać, a nie chciała też napisać, że nie będą wytwarzać. No ale jeżeli nie ma takich danych, to nie można wyliczyć efektywności energetycznej. Sorry. Raport jest niekompletny, no ale to oczywiście też zostało zignorowane. Kolejna kuriozalna sytuacja już nastąpiła przy wydawaniu tej decyzji przez Urząd Miasta. W raporcie, w decyzji brakowało kilku punktów. Była jakaś wyliczanka podpunktów. Jakie warunki powinna spełniać ta inwestycja i do punktu powiedzmy G, H i nie było i kolejny J. I potem, podaję tak przykładowo, bo mówię z pamięci,
i potem w innym miejscu powiedzmy do 10 punktu, potem 11, 12 brakowało i po kolejny punkt 13. No to też po prostu coś takiego, żeby fragmentów decyzji brakowało. Potem to zostało sprostowane, jakby uzupełnione. To już też jest wątpliwe, czy to tak można, urząd sobie może dopisywać coś do decyzji. No ale uzupełnili, że te punkty, te podpunkty to była pomyłka i to uzupełnili, a tamte to nie uzupełnili. I właśnie do dzisiaj nie wiadomo, czy że to tylko błąd w tej wyliczance był, chociaż być może nie. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak urząd mógł taką decyzję wydać i w takiej formie z dziurą po prostu, nie kopiując części, nie wstawiając części zaleceń, które tam wynikały na przykład z uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ja miałem podejrzenia, że wręcz to jest jakiś sabotaż ze strony tych urzędników, którzy wydawali tą decyzję. I wreszcie rzecz w sumie najistotniejsza, może jeszcze dwie najistotniejsze są. Pierwsza to jest taka, że na etapie już tego postępowania u wojewody, bo oczywiście odwołaliśmy się od tej decyzji, pojawiła się ekspertyza geotechniczno-sanitarna przygotowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Ona zresztą już była wcześniej, tylko była utajniona, ale udało się do niej dotrzeć prezesowi Stowarzyszenia Mieszkańców Sąsiadów Składowiska Odpadów Szadułki. Bo ja jeszcze o tym nie powiedziałem, ale dojdziemy do tego, że spalarnia ma być budowana na składowisku. I z tej opinii wynikało w szczególności, że żeby wybudować tą spalarnię, to że spalarnię wybudowano, przede wszystkim zaplanowano na nieczynnym wysypisku odpadów. Nie do końca było jasne jeszcze wtedy, od kiedy ono jest nieczynne, kiedy zostało zamknięte, kiedy tam składowano odpady. Okazuje się, teraz już wiemy, ponieważ już częściowo jakieś pierwsze wykopki tam nastąpiły na tym terenie, że jeszcze w 2001 roku składowano tam odpady. Czyli, bo wcześniej oni sobie myśleli, nie wiem zresztą, czy sobie tak myśleli, to jest trudno powiedzieć, bo tutaj jakby reakcji z drugiej strony na te nasze zarzuty nie ma, że po prostu na takim zrekultywowanym składowisku odpadów sobie wybudują tą spalarnię. No tylko, że nie przewidzieli, że ten grunt będzie i może jakieś pale tam zostaną wbite czy coś. Z ekspertyzy IET-u Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic wyszło, że absolutnie trzeba ten grunt oczyścić z tych odpadów. 300 tysięcy ton odpadów ma zostać wydobyte. I dopiero wtedy ewentualnie można tam spalarnię budować. Czyli co my tu mamy? Mamy naruszenie zakazu i te, czyli żeby jeszcze raz wszystko było jasne. Spalarnia ma być wybudowana na nieczynnym składowisku czy wysypisku, bo te odpady częściowo tam być może z lat, nie wiem, 50., 60. pochodzą, ale też pochodzą nawet z roku 2001 jeszcze. Czyli na nieczynnym wysypisku zrekultywowanym zresztą, czyli zamkniętym, zrekultywowanym ma powstać spalarnia odpadów. Żeby ona mogła powstać, te odpady, które tam zostały złożone, zrekultywowane, trzeba wydobyć, czyli ta rekultywacja sprzed 3-4 lat jest do rozwalenia i tam będziemy sobie budować dopiero jak to oczyścimy spalarnię odpadów. Tylko co to oznacza? I to oczywiście wyszło już nie gdzieś tam wcześniej przy ocenie oddziaływania na środowisko, że ci autorzy raportu napisali, nie. Dopiero wyszło już przy odwołaniu, przy postępowaniu odwoławczym u wojewody, że 300 tysięcy ton odpadów czy metrów sześciennych odpadów jest do wywiezienia. To są nie tylko odpady komunalne, także odpady niebezpieczne. Nie wiadomo, co się z nimi stanie. One nie powinny być składowane, bo nie ma w Polsce zgody na możliwości składowania tego rodzaju odpadów, na składowisko odpadów, bo to też odpady palne, między innymi. I
I co jeszcze? I wstawiamy w spalarnię na byłym składowisku. To są trzy, co najmniej, a właściwie cztery rzeczy tutaj, cztery istotne przepisy złamane. Pierwsze to jest sprawa wydobywania, zakaz wydobywania odpadów z zamkniętego, zrekultywowanego składowiska. Druga sprawa to jest zakaz budowy na zamkniętym, zrekultywowanym składowisku przez 50 lat. Jest w Polsce 50-letni zakaz, bardzo rozsądny zakaz. Oczywiście tutaj ktoś wymyślił, że on zostanie złamany. Trzecia rzecz to jest przeniesienie tych odpadów, bo już wiemy, że oni chcą je przenieść na po prostu na, z jednej części składowiska na inną. To jest niedopuszczalne, żeby takie odpady były w Polsce składowane na skład w tej chwili, w obecnym systemie prawnym, przy obecnym obostrzeniu, żeby one były składowane. Przecież to, są, to będzie smród, odory, zagrożenie bakteriologiczne, wszystko co najgorsze możliwe. No i wreszcie oczywiście jeszcze, gdyby nawet przyjąć, że, to, że te operacje są możliwe, to jest potrzebny plan remediacji zatwierdzony odpowiednią decyzją. Z tego co wiemy, nic takiego nie ma, żadnego planu remediacji, wszystko robione na wariackich papierach. A co to jest plan remediacji? No jeżeli, jeżeli grunt jest zanieczyszczony i ma na tym gruncie być coś realizowane, no to żeby potem użytkowanie tego, tego obiektu było bezpieczne, czy w miarę bezpieczne, to grunt należy oczyścić. Rozumiem. I trzeba mieć do tego plan. Trzeba do tego mieć plan remediacji i jasne, taki plan podlega zatwierdzeniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dobrze, bez Piotrze, tego nie można to nic zrobić. Jasne. A spytam cię jeszcze, bo to jest ciekawe, no ale jak, czy jest jakaś debata publiczna w Gdańsku, w Trójmieście na ten temat, jak się zachowują media, jak mieszkańcy? No bo to z tego, co mówisz, no to to jest jakieś kuriozum jedno wielkie. No wszystko jest zamiatane pod dywan. Praktycznie nie jesteśmy się w stanie z niczym tam przebić. No niestety wygląda na to, że media nie są skłonne, żeby o tym informować. Ostatnio, ponieważ się oczywiście już pojawił smród w związku z tym, nie tylko przenośnie, ale i dosłownie smród się pojawił w związku z rozkopaniem tego, bo na początku lipca zaczęli rozkopywać to składowisko, no więc pewne informacje w związku z o tym smrodzie się pojawiły. Ach, ja jeszcze o jednej rzeczy nie powiem, a właściwie dwóch nie powiedziałem, może jeszcze o tym dopowiem jeszcze, bo to jest jedna ciekawa rzecz, a właściwie dwie. Pierwsza dotyczy decyzji Komisji Europejskiej, która tak trochę przypadkowo została ujawniona. Myśmy do niej dotarli, pojawiła się w internecie i okazało się, że parametry tej instalacji są inne w tej decyzji Komisji Europejskiej niż w raporcie oddziaływania. Między innymi są konkretne ilości ciepła, które zostaną wyprodukowane i przekazane do sieci, do ogrzewania Gdańska. Notabene, żeby było śmiesznie, ilość energii i ciepła w tej decyzji Komisji Europejskiej jest dokładnie taka sama, co do tam kilojula. Więc to też świadczy o jakości tego, ale też to są wartości inne niż w tym raporcie oddziaływania na środowisko. To znaczy, że komisja zmusiła tego inwestora, żeby pokazał i zobowiązał się do wytworzenia, żeby uzyskał tą efektywność energetyczną, no tylko, że się to ma nijak do tych wcześniejszych dokumentów i też do tego, że nie ma tego ciepłociągu, a też nie ma zapotrzebowania na ciepło w Gdańsku z tej spalarni. No więc jeszcze dodatkowo się pojawił dokument, co rodzi podejrzenia, że inwestor no, podał fałszywe, nieprawdziwe informacje we wniosku do Komisji Europejskiej, żeby uzyskać to, można powiedzieć, wyłudzić to dofinansowanie. I jeszcze jak już jestem przy dotacji, przy tych kosztach, no to jeszcze ostatnio koszt budowy wzrósł z 507 milionów do 622 milionów, 115 milionów prawdopodobnie właśnie w związku z tym, że się okazało, że trzeba będzie rozkopać to składowisko, usunąć te odpady, to jest pokaźny koszt,
ale ja coś czuję, że to jeszcze i tak nie jest jeszcze wszystko, bo na przykład za złożenie tych odpadów na składowisku sama opłata środowiskowa powinna wynieść 80 milionów złotych. Mam wrażenie, że oni jeszcze o tym nie pomyśli, a to jeszcze też nie jest koniec, bo spalarnia w Warszawie będzie kosztowała ponad 2 miliardy, znaczy gdyby decyzja zapadła, że będzie budowana, to najniższa oferta jest 2 miliardy 100 milionów złotych, a tu jest tylko, było 507, teraz jest 622. No, ja myślę, że oni nie są w tej kwocie w stanie się zmieścić. Sorry za pewien chaos, ale tu jest naprawdę tyle wątków, tyle różnych rzeczy, że no też się trochę już tym wszystkim gubię, a wracając do mediów, no tak, niestety jest pewna blokada medialna. Przy tej inwestycji jeszcze jedna rzecz się bardzo ciekawa zdarzyła. Po raz pierwszy przedstawiciel Komisji Europejskiej, bo szukałem takiej informacji w internecie, nigdzie czegoś takiego nie znalazłem, przedstawiciel Komisji Europejskiej przyjechał na konferencję, no chyba to prasowa konferencja była, z europosłami, z panią Seneszyn na przykład, z panem Wałęsą. Przedstawicielka Komisji Europejskiej przyjechała i wręczyła dokument potwierdzający dofinansowanie pani prezydent uroczyście przy dziennikarzach, przy mediach. Zawsze takie decyzje były rządowi polskiemu przekazywane. Tu się chyba po raz pierwszy zdarzyło, że do miasta jakiegoś, do gminy przyjechała pani z Komisji Europejskiej i dokument potwierdzający dofinansowanie wręczała bezpośrednio beneficjentowi. To brzmi jak dobry scenariusz na jakiś film sensacyjny. Dobrze, Piotrze, ostatnie pytanie. Co radzisz mieszkańcom, którzy czują gdzieś intuicyjnie, że budowa spalarni w miejscu, gdzie mieszkają, to będzie inwestycja tylko dla z zyskiem dla dużego biznesu, a nie dla nich, a oni wręcz stracą, pogorszą się ich warunki życia i tak dalej. No i ja oczywiście radzę, żeby korzystali ze swojego prawa dostępu do informacji publicznej i interesowali się takimi sprawami. Sprawdzali, czy jakieś wnioski wpłynęły, co jest w takim wniosku, czy jest raport oddziaływania na środowisko, co on zawiera, co tak naprawdę się planuje, co się ma robić nie tylko z odpadami, ale też z pozostałościami ze spalania, co dokładnie ma być unieszkodliwiane czy spalane w tym wypadku w takiej spalarni, czyli interesować się, angażować się. Kiedyś bym powiedział, zarejestrować sobie stowarzyszenie i zgłosić udział w postępowaniu administracyjnym, żeby taki jako na prawach strony. No niestety ta możliwość, tej możliwości mieszkańcy przez zarządów jeszcze Platformy Obywatelskiej zostali pozbawieni, bo w tej chwili, żeby uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym, to organizacja musi mieć roczny staż. No niestety. Niestety to eliminuje mieszkańców, pozbawia ich tej możliwości udziału w postępowaniu administracyjnym, czy też organizacji, którą stworzą. To jest uważam skandaliczna zmiana, która nastąpi, którą przeprowadziła Platforma, no ale niestety PiS miał 4-5 lat już w tej chwili i też nie odkręcił tego. Także trzeba się jeszcze udać do nas na przykład, albo do innej organizacji, która ma wpisaną ochronę środowiska w swoich celach statutowych i która istnieje ponad rok. No i prosić, żeby taka organizacja się sprawą zainteresowała, włączyła się do postępowania administracyjnego i też monitorowała i ewentualnie też później złożyła odwołanie czy skargę do sądu na taką decyzję, jeżeli mieszkańcy nie będą z niej zadowoleni. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Piotrze, dziękuję Ci za rozmowę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Piotr Rymarowicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi, ekspert od gospodarki odpadami i od tematu spalarni, który tym tematem zajmuje się blisko już od 30 lat. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość?
Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!